Ja nazywam się Piotr Kozłowski, jestem wydawcą wyszukiwarki najlepszych kempingów w Europie pod adresem campress.com i na moich kanałach dzielę się z Wami moją wiedzą na temat karawaningu, testując i prezentując różne pojazdy i akcesoria karawaningowe. I ostatnio miałem okazję testować te trzy lodówki kompresorowe od firmy Jolco i właśnie o nich Wam dzisiaj trochę opowiem. BCX40, GCX37 oraz najmniejsza ET18. Ta liczba w nazwie modelowej oznacza pojemność w litrach, także łatwo się w tym wszystkim odnaleźć. Wszystkie te lodówki mają wspólną cechę. Są to lodówki kompresorowe, czyli mogą chłodzić do zadanej przez Was temperatury, ale mogą również mrozić aż do minus 20 stopni Celsjusza. Każda z tych lodówek jest zasilana albo prądem 230 V, albo 12 V poprzez gniazdo zapalniczki w samochodzie, lub poprzez taką mobilną baterię wymienną, którą możecie zainstalować w każdej z tych lodówek, ale dodatkowo jeszcze możecie podpiąć tutaj panel solarny. Jak chodzi o długość działania tych lodówek na takiej baterii wymiennej, to wszystko zależy tak naprawdę od temperatury zewnętrznej, od pojemności lodówki oraz od częstotliwości otwierania, także jest tutaj dużo zmiennych. My testowaliśmy te lodówki przy około 25 stopni Celsjusza na zewnątrz. Każda lodówka miała zadaną temperaturę 5 stopni w środku i oczywiście korzystaliśmy z tego normalnie, wyciągając co jakiś czas napoje chłodzące i udało nam się uzyskać tutaj czas 8 godzin ciągłego użytkowania. Jak chodzi o lodówkę ET18, to nie testowaliśmy jej, jak długo wytrzymuje w niej bateria, ponieważ korzystaliśmy z niej tylko jako takiej mobilnej zamrażarki pomiędzy sklepem a naszym domkiem kempingowym. Ta lodówka zazwyczaj była w naszym samochodzie, gdzie panowały wysokie temperatury i co jest ciekawe, ona bardzo szybko osiągała tą minusową temperaturę. Wkładałem do niej baterię, zadawałem minus 20, już po 15 minutach wskaźnik pokazywał minus 15, także spokojnie można było tutaj wsadzić lody i wrócić ze sklepu na kemping, żeby przerzucić te lody do zamrażarki. Każda z tych lodówek ma również wyświetlacz oraz panel sterowania, poprzez który można zmienić różne ustawienia lodówki. BC40 ma dodatkowo jeszcze gniazdo USB, także można sobie na przykład podładować telefon. Ale co fajne, z każdą lodówką można się połączyć za pomocą aplikacji w smartfonie i bezpośrednio ze smartfona sprawdzić zadaną temperaturę, tą temperaturę można zmienić. No i też można zmienić ustawienia lodówek. No i jak chodzi o te ustawienia, to co najważniejsze, w każdej lodówce można zadać sprawdzanie napięcia akumulatora. Co to daje? Daje to tyle, że możemy sobie zaprogramować tę lodówkę tak, żeby akumulator w samochodzie, który jest akumulatorem rozruchowym, nie rozładował się nam do zera, żebyśmy mogli odpalić ten samochód. Także można to wszystko załatwić poprzez smartfon. Dodatkowo możemy też wybrać tryb pracy kompresora, czyli jeżeli chcemy mieć szybkie mrożenie i chłodzenie, ale wtedy bateria, szczególnie ta wymienna, będzie się szybciej rozładowywać, albo możemy zadać tryb ekonomiczny i wtedy chłodzenie będzie się odbywać wolniej, no ale zaoszczędzimy sporo energii. Tylko że przy tym trybie polecam sobie już tutaj wkładać schłodzone napoje. Wtedy ten kompresor nie będzie musiał tak mocno działać, żeby to wszystko schłodzić łącznie z całym wnętrzem lodówki. Teraz opowiem Wam coś o modelu GCX37. Ma on 37 litrów pojemności. Jest cały wykonany z takiego wytrzymałego metalu. Ten akurat egzemplarz polakierowany jest na zielono, ale dostępne są w różnych kolorach. Ma bardzo mocne rączki, także dużo łatwiej się tą lodówkę przenosi samodzielnie, czy na przykład dwie osoby, kiedy jest bardzo mocno dociążona. Jak chodzi o wnętrze, to mamy tutaj tak jakby dwie komory. Co prawda nie można rozdzielać temperatury w każdej komorze. Jedna komora jest większa, druga jest mniejsza. W każdej komorze mamy dodatkowo koszyczek. No i tutaj są zastosowane koszyczki, które ułatwiają tak naprawdę utrzymywanie tej temperatury wewnętrznej, ponieważ jak otworzymy lodówkę, wyciągamy koszyczek z całą żywnością, zamykamy lodówkę i już ta temperatura nie ucieka.
możemy spokojnie sobie znaleźć odpowiednie rzeczy i cały koszyczek z powrotem odłożyć. Ta lodówka ma dodatkowo oświetlenie wnętrza, co pomaga użytkowanie w nocy. W tej lodówce mamy kompresor umieszczony na dole, także jeżeli chcecie z niej korzystać na przykład na łodzi, czy w miejscach, które są zagrożone jakimiś zalaniami, to trzeba na to uważać. Dodatkowo, co działa na lekki minus tej lodówki, to jej wysokość. Nie wszystkie butelki wysokie mieszczą się tutaj pionowo i po prostu nie da się jej zamknąć. Także to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim model GCX jest taką lodówką jakby pancerną, także jeżeli potrzebujecie, nie wiem, do offroadu, czy lodówki, która będzie bardziej narażona na jakieś uderzenia, to jest naprawdę model godny polecenia. Teraz przyjrzyjmy się modelowi BCX40. Jak model wskazuje, ma pojemność 40 litrów. Jest wykonana cała z tworzywa sztucznego, także nie jest obita nigdzie tym metalem. Mamy tak samo panel, no i jak już wcześniej wspominałem, jest gniazdo USB. Jest tutaj jedna komora, nie ma koszyczka, nie ma lampki, także to są takie rzeczy, które akurat odróżniają ją od poprzednika. Co było na początku dla mnie takie dziwne, to tutaj kompresor jest umieszczony na górze i pod kompresorem jest taki zakamarek. Obawiałem się, że będzie się ciężko z tego korzystać, ale tak naprawdę jest bardzo przydatny, ponieważ tam można wsadzić sobie takie rzeczy, po które nie sięgamy tak często. No ale tak naprawdę umieszczenie tego kompresora na górze ma wiele swoich plusów. Między innymi taki, że można tą lodówkę mieć zanurzoną w wodzie nawet potąd. Czy jeżeli ciągniemy tą lodówkę po piasku, to też w tą przestrzeń od kompresora nie nabierze się nam piasek, także jest to naprawdę fajne rozwiązanie. To, co jest najciekawsze w tej lodówce, to właśnie kółeczka i rączka, która pozwala nam ciągnąć tą lodówkę jak walizkę. Także nawet jak ona jest w pełni dociążona jakimiś ciężkimi napojami, to możemy sobie po chodniku ją ciągnąć, dojedziemy do plaży, no i potem już po plaży albo możemy ją nadal ciągnąć po piasku, albo użyć tutaj rączek. Niestety te rączki nie są aż tak wygodne jak u poprzednika. Ja akurat na plaży sobie radziłem tak, że bez problemu tą lodówkę ciągnąłem po piasku i nic się z nią nie stało. No ale jak już mowa o wyprawie na plażę, to tak samo korzystaliśmy z niej jak z krzesełka, bo jest bardzo solidna. No i dodatkowo te rączki mogą służyć jak oparcie albo suszarka na ręcznik. Także naprawdę jest to nasz ulubiony model. Co najważniejsze, do modelu BCX40 bez najmniejszego problemu wstawicie bardzo wysokie butelki w pionie, także jest to coś, czego brakuje poprzednikowi. Model ET18 jest to najmniejsza z prezentowanych lodówek, ma ona tylko 18 litrów pojemności. Ma też takie jakby dwie przegródki, jedna jest bardzo płytka, druga jest głębsza, ale tak naprawdę no, jest to najmniejsza lodówka. Tutaj pomieścimy takie rzeczy żywieniowe, możliwe, że na jeden dzień, albo jak chcemy po prostu sobie wziąć małą lodówkę na plażę, to zmieścimy tutaj trochę tych napojów. W środku nie mamy koszyczka, ale mamy możliwość utworzenia takich przegródek, żeby nic się nam tam nie przemieszczało. No i dodatkowo jest bardzo wygodny uchwyt, który pomoże nam w przemieszczaniu. Podsumowując, lodówki firmy Jolco charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Te dwa modele kosztują niecałe 1400 zł, a model GCX37 kosztuje 1600 zł bez jednej złotówki. Oczywiście to są ceny bez tego dodatkowego akumulatora, który możecie dokupić w cenie 600 zł brutto. Ale to, co wyróżnia jeszcze firmę Jolco na rynku, to jest serwis door to door. Mają bardzo dobrze to zorganizowane, także nieważne w jakim miejscu kupicie tą lodówkę, jeżeli coś się z nią zacznie dziać, zrobicie zgłoszenie u nich bezpośrednio na stronie i firma Jolco wysyła do Was kuriera, który od Was tą lodówkę odbierze i po naprawie albo wymianie dostaniecie ją z powrotem bezpośrednio pod swoje drzwi. Jeżeli zainteresowały Was te lodówki, sprawdźcie proszę na stronie jolco.pl
inne dostępne modele, ponieważ jest ich jeszcze więcej, są dostępne w innych fajnych kolorach, ale przede wszystkim firma Jolco ma jeszcze dostępne inne produkty, które mogą Was zainteresować. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodobał i zapraszam do obejrzenia innych moich prezentacji.